Witamy na bardzo ważnym wywiadzie. Dzisiaj naszym gościem po meczu w B-klasie jest... Serzy Batata, piłkarz Przygłów. Matko, naprawdę? Tak. A przecież w protokole nie masz Sergio Batata. Nie ma? No. Tak na protokole to mówię Sergio Santos, nie? To wiesz. No tak. To, a tutaj Polska mi znają jak Batata, to przywisko. I wszyscy tak znają mnie to, nie przez imię, nazwisko, tylko tak przywisko tutaj. Matko Boska, to przecież ja cię znam z boiska. No właśnie, ja już tyle lat tu jestem tu Polska, że... Spotkanie. Zobaczcie Państwo, to jest w ogóle rewelacja. Sergio, bardzo mi miło jest Cię tutaj w ogóle spotkać. Powiedz mi po pierwsze, skąd Ty tutaj gdzieś mieszkasz, skąd ten klub? No, bo jak już skończył, tak naprawdę, wiesz, grać pierwszoligowy, Warta Poznany i dopiero przyszedł tu do Polony Piotków, tutaj to na ostatnie moje skończenie kariery i tutaj przyjechał, wiesz, pomagać mój znajomy, wiesz, Robert Dieter, który miał z nami długo lat tutaj Polskę i wiesz, porozmawialiśmy i on proponował mnie ty już pomagać chłopak tutaj grać i ja mówiłem, jak ja mam zdrowie do pokoju, że mogę jeszcze grać, to ja się będę pomagać. No świetnie Cię tu w ogóle widzieć, a powiedz mi w ogóle, może zacznijmy trochę od tych dawnych czasów. Jak Ty wspominasz w ogóle swoją karierę? Czy było gdzieś miejsce, w którym Ci się grało lepiej, gorzej? Który okres wspominasz najlepiej? No jak ja zawsze rozmawiam z dziennikarzem, z telewizji, to przypomnę, wiesz, Wisłę Łódź, która miała prawo iść do kadry reprezentacji Polski. Nie pojechałem, bo kontuzję miałem. I to jest takie przypomnienie dla mnie bardzo dobrze. I po drugie Pogoń Szczecin, który ja tam byłem prawie 10 lat. I mam też dużo znajomych ten Pogoń. I tak pamiętam, które tam zaczynały grać piłkę. A powiedz teraz o dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj świetny występ twój. Jesteś kapitanem tutaj miejscowej drużyny. Zdobyłeś bramkę pierwszą głową. Mówisz, że głowa to nie jest twoja mocna strona. No, już zawsze tak mówię, że ja od małego, które ja zaczynałem grać piłkę, to wolałem piłkę pod ziemię, a głowę to, jak mówiłem, że my jesteśmy piłkarze, to jak jest taki okazja, musimy postawić głowę i uderzyć. A powiedz, druga bramka to rzut karny. Czy należał się? Ja ci powiem tak, że ciężko ci powiedzieć, bo my jesteśmy na boisku, taka adrenalina, która, że my nie liczymy, czy karny, nie karny, ale jak ja mówiłem, wiesz, na pewno mi falowało tu, ale czy był na pole karny, to ciężko powiedzieć, ale miał tak nogę na linię, to dla mnie to powinno karny, bo jak ty masz już nogę na linię, to jest karny. Tak, zgadza się, ale faul był, tak? No faul to był, bo nawet rozmawiał z chłopaku, który, wiesz, ja znam dużo ludzi chłopaku i powiedział, że na pewno, wiesz, on skoczył do piłki i piłkę, wiesz, do przodu, ja, wiesz, korzystał z jego sytuacji, który potrafił wybić piłkę i udało, wiesz, tak robić karny. Rzut karny, no rewelacja, siła spokoju, bramkarz zupełnie w inną stronę. No, jak ja mówię, o taki, już tyle lat już gramy piłkę, to na pewno zaczynało od prawie 27 lat, to teraz to już nie ma takiej adrenaliny jak essa klasa, która, wiesz, presja, kibica, dziennikarzy, że nie musi trafić i tak dalej. A teraz to, jak to jest mówiło, na końcówka kariery to już jest spokojniejsze, że mogę już strzelać. A powiedz, tutaj chcesz jakby dalej spędzić ten czas? Czy masz jakieś plany na przyszłość? Czy to jest, ty jesteś dopiero od tego sezonu tutaj? Nie, ja już tu jestem już trzecia sezona, 3 lata już jestem tu klubu i my zawsze rozmawiamy. I jak ja mówiłem, że dopóki jak będzie zdrowy i będzie wiedział, że mogę pomagać chłopaku klubowy, będzie, wiesz, dać dla klubu, wiesz, umiejętności i naprawdę taki, że pomagać chłopaku, który zaczyna już grać piłkę, bo ja już jestem już tak naprawdę już po skończeniu kariery, to dla mnie to jest taka przygoda piłka, bo co ja już osiągnąłem tutaj Polskę, to dla mnie teraz to jest taki dla siebie i dać ten, co ja grałem dawno, żeby pokazać dla chłopaków młodych, które już chce wyjść grać. No.
A powiedz mi, czy spotykasz się z jakimś, nie wiem, specjalnym traktowaniem na boisku? No bo dużo tych chłopaków na pewno cię zna. Jak cię nie zna, to cię poznaje w trakcie meczu i jakby, no różnie bywa. Niektórzy podchodzą specjalnie do takich zawodników jak ty, z taką przeszłością bogatą, że nie wiem, podwajają cię, potrajają, albo specjalnie faulują, albo cię jakoś przezywają, albo spotykasz się z takim ostracyzmem? No na pewno, bo jak ja mówiłem, jak ja nawet byłem czwarta liga, to jest takie rozmowy, że trzeba uważać na niego, że potrafi, strzelać, potrafi grać, podawać i dobry piłkę dla chłopaku. I słyszę, cały czas co jestem tutaj A klasy, co byłem wcześniej B klasy, że trzeba go pilnować, bo jak nie pilnuje, to może strzelać bramkę. I dla mnie to już wiadomo, że ja muszę dużo koncentracji, bo wiem, że będzie, podwajać mnie na boisku i robić, że nie mogę, uderzyć, albo strzelać, albo podawać chłopakom. Ale nie ma żadnej złośliwości u innych zawodników. Nie, na pewno ja o tym temacie to ja mogę powiedzieć, że chłopaku szanuje mnie na boisku, że wie, że ja grałem, że są chłopaki, które zaczynają grać A klasa, B klasa, nawet czwarta liga i co my gramy tutaj, on widział już dawno na telewizji, która grała S klasa, czy Puchara, to jest dla mnie, to jest spokojny i przyjemny, że gracie tak, że uszanuje mnie na boisku, nie ma takich hamów na przykład, że uczyć na mnie, że że musi go followować, tak, ale dla mnie to jest naprawdę spokojny takie roboty i fajne, że mogę pograć. No. A powiedz, czego dzisiaj zabrakło? Bo pierwsza połowa, no straciliście trzy bramki, jedna to błąd bramkarza, no ale można mu powiedzmy wybaczyć, tak, bo miał też źle zagraną piłkę, musiał wyjść do tej piłki daleko i no nie za dobrze zagrał. Natomiast szybko strzeliście dwie bramki, było 3-2, koniec pierwszej połowy, no i druga połowa, mieliście wszystko w swoich nogach, trochę zabrakło dzisiaj. No właśnie, no, tak samo jak mówiliśmy na pierwszej połowie, że brakowało koncentracji z tyłu, że taki straciliśmy tak trzy bramki, że nie powinna stracić, że dla nas, które my jesteśmy, do przodu, że gonić i wynik 3-0 to jest ciężko i już pierwsza połowa to już był 3-2, to już na pewno druga połowa. Rozmawialiśmy z szatem, że teraz musimy atakować, bo 3-2 to nie ma tam z tyłu zaczekać i atakować, bo jak mówię, że musimy tak robić, że co był błędu na pierwszą połowę, że nie robić błędu na drugą, że do przodu, że możemy uderzyć do bramki albo strzelać. Ale nie udało, bo chłopaków wytrzymali. Całą drugą połowę, że mogę powiedzieć, że mieli dużo koncentracji z tyłu, że nie był błędu. I co ja mówię, że teraz to możemy teraz w następnej sezonie robić lepiej. No właśnie, bo to była ostatnia kolejka spotkań w tej rundzie, tak? Teraz przerwa. A powiedz mi jeszcze, bo tutaj na pewno rozmawiasz z prezesem, jaki jest plan w ogóle na ten klub? Bo teraz sobie gracie spokojnie, jesteście gdzieś tam w środku tabeli, ale czy jakby, nie wiem, docelowo to chcecie, nie wiem, walczyć w tym sezonie jeszcze o awans? Macie jeszcze dużo meczów przed sobą. No, na pewno, no, jak mówiliśmy, nie będziemy robić taka presja, że musimy awansować następny sezon, że taka presja, że musimy wszystko mecz wygrać. Nie? Musimy, jak mówiłem, musimy po kolei, po każdym mecz wygrać, że można na przykład, że udać i robić dużo punktów. Jak będziemy blisko takie o pierwsze, drugie miejsce, to już możemy myśleć o awans, ale na razie musimy dużo trenować, dużo przygotować, że nie robić dużo błędów, bo widać, jak tu taka liga robi błędy, to ciężko remisować albo wygrać. Nie? To jest taki nauka dla nas, że następnym sezonem może być lepiej. Bardzo Ci dziękuję. To była wielka przyjemność, drodzy Państwo. Naszym gościem był Sergio Batata, znany z boisk ekstraklasowych. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Z nami jest pan prezes drużyny Interu Sławno. Panie prezesie, dzisiaj zwycięstwo, chociaż nie było łatwo. Tak, tutaj zawsze ciężko się gra. Od lat, jak tu przyjeżdżam, to nigdy łatwo nie było. Chłopaki starsi są, ale oni no, po prostu takim cwaniactwem zawsze ogrywają drużyny. A dzięki temu, żeśmy na początku te trzy bramki strzelili, później dobrze żeśmy się bronili, no udało się zdobyć zwycięstwo, tak?
Pan dzisiaj grający prezes, numer 9, środkowy napastnik. Niech pan powie, jak to się stało, bo w sumie ta pierwsza połowa, 5 bramek, wystrzeliliście 3, prowadziliście, później troszkę gospodarze się rozegrali, strzelili wam tutaj 2 bramki, no i ta druga połowa pełna walki, determinacji, no ale żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki w drugiej połowie. Zasłużone to zwycięstwo, według mnie. Zasłużone, bo więcej żeśmy walczyli moim zdaniem. Oni grali piłką, ale u nas widać było, że chłopaki mieli bardzo duże zaangażowanie, no i dzięki temu się udało. A niech pan opowie o tej reaktywacji, bo Inter Sławno to jest zespół, który zaczyna teraz B-klasę. Jedni mówili, że 16 lat, tutaj jeden zawodnik mówił, że 18. Niech pan powie prawdę, jak to było, kiedy się wycofał Inter Sławno i co stoi za tą reaktywacją. To nie jest ogólnie reaktywacja. Kiedyś to był LKS Sławno się nazywał klub i w zasadzie chyba nic nie miał wspólnego z tym, co teraz się dzieje. Ja to tak jakby wiedziałem, że mam takiego, jak ten trener tu jest, takiego człowieka, on jest człowiek orkiestra i bym powiedział, że wiedziałem, że jak się z nim zadam i to wszystko porobimy, to się nam uda. W tej chwili mamy około 160 dzieci w różnych rocznikach, od 2018 po mnie, co już jestem, jakby to powiedzieć, dziadek piłkarski. No i fajnie to wszystko wygląda w tej chwili. I pomysł to był taki, że, jakby to powiedzieć, ja ciągle szukałem czegoś przez te wszystkie lata, po różnych klubach grałem, nie wiem, czwarty czy piąty ten klub jest mój i chciałem mieć tak jakby coś swojego. Zawsze pracowałem, bo tam, gdzie ja byłem, to no coś się działo, bo swoje serce zawsze wkładałem w piłkę i tak jest. I wreszcie chciałem tak jakby na swoje konto coś i mam też fajnie, bo dużo przyjaciół z gminy Sławno, z mojej nawet wsi, które mieszkam, zaangażowało się. Nie wiem, jak to się stało, że nie jestem sam z tym wszystkim, nie? I to jest takie piękne. Także pozdrawiam wszystkich, którzy tam działają. Za malowanie linii, za wszystko, no po prostu to nie tylko, jakby to powiedzieć, to nie jest, że tylko zawodnicy, tylko rzesza osób na tym pracuje, żeby to fajnie funkcjonowało. Też pozdrawiam wójta, bo no wójt tu też dużo nam pomaga i no i to tak, jeśli będą ludzie do tego i jeszcze zarządcy całej gminy też nam pomagać, no to musi się udać, że w przyszłości może właśnie od nas gdzieś tam pójdzie dalej, bo próbujemy też z klubami tymi większymi ekstraklasowymi podpisać umowy, żeby to jakoś funkcjonowało, żeby te dzieci, o tu są jakieś tam następcy, te dzieci no miały jakąś przyszłość, a nie i odciągnąć je oczywiście od komputera i od tych takich nowości elektronicznych. Panie prezesie, jest takie powiedzenie, którego kiedyś użył taki znany aktor prowadzący America's Got Talent. On powiedział, że czasem wystarczy, żeby znalazła się jedna osoba, która będzie miała jakiś pomysł, która zgromadzi ludzi wokół siebie, która otoczy się ludźmi, którzy będą myśleli podobnie i wtedy wszystko można i wszystko się może udać i wygląda na to, że pan jest tym człowiekiem w drużynie Interu Sławno. No być może, ale tutaj to mówię, ja sam to bym nic tu nie osiągnął, ja to wiem, że to jest i chłopaki się z całej drużyny starają i cały zarząd i wszyscy i tu. No cóż, no wiadomo, że no ktoś musi to zacząć, ale później to ja to tak prowadzę, że nie wiem. Gdzieś tam bym gdzieś znikł, to żeby to dalej trwało, a nie też nie opierało się tylko na jednej osobie. A niech pan powie coś o tych grupach młodzieżowych, bo ja widziałem na waszym fanpage'u, gdzie jest mnóstwo zdjęć z treningów, z turniejów. Ile macie tych grup młodzieżowych? Jak to funkcjonuje? Czy macie, nie wiem, macie kogoś może w lidze juniorów jakiś? Jesteśmy zgłoszeni normalnie do ZPN-u, 2016-18 jest grupa, która jeździ po turniejach, później jest 2013-15, to są aż dwie, musieli żeśmy stworzyć dwie drużyny, dlatego że tyle dzieci, w zasadzie to z każdej z tych drużyn moglibyśmy spokojnie, bo u nas trenuje na jednym treningu, oprócz tego 2013-15 to po 40 dzieci, ale no jakoś na pewno w którymś momencie będziemy musieli to zmienić, bo te dzieci tracą, wiadomo, nie? Że musi być to jakaś, może nie selekcja, ale podziały tam, tak się porobi, żeby było dobrze. Później jest 2011-2012, o tutaj dwóch mamy chłopaków, możecie do kamery się tam pomachać. I oni dzisiaj akurat przegrali mecz, ale to nic, mają wiosnę, zimę przepracować, żeby na wiosnę, bo grali o awans. 2009 od razu poszli z sukcesem, bo wygrali tą ligę okręgową.
No i cóż, no i grają dalej, no i fajnie. No i tutaj też mamy młodzież u nas w zespole, w seniorów, bo są z 2008 nawet chłopaki, z 2007-2006. No i też tacy jak my, o tak powiem, i to wszystko współgra. A to są wszystko dzieci z gminy Sławno, czy to jest z wsi Sławno, czy skąd? W sumie nie macie daleko do Opoczna, ale Opoczno wiadomo, ceramika zabiera dużo tych dzieciaków zdolnych i dużo w ogóle młodzieży, takiej, która u nich albo nie gra wcale, albo gra w drugim zespole, a gdzie indziej mogliby grać pierwsze skrzypce, więc no nie macie łatwych sąsiadów, no ale mimo tego zbieracie dosyć dużą grupę tych dzieci. 80, tak jak kiedyś liczyłem, to 80% jest mniej więcej od nas, z gminy. I nie wiem, gdzie oni się pochowali, bo niektórzy naprawdę są tacy, że no jeszcze trochę i ktoś tam, nie tylko z naszego regionu, ale myślę, że wyżej będzie się pytać o nich. I no widać po prostu, że to no... Dzięki temu, że to jakoś funkcjonuje i to widać i w mediach i ogólnie wystarczy przychodzić na treningi, to myślę, że z zewnątrz też będą osoby do nas przychodzić. Tego nie wykluczamy, ani nikogo nie skreślamy, że ktoś musi być idealnie z gminy. Chociaż stawiamy na naszych wychowanków jak najbardziej, żeby właśnie byli z gminy. I chodzi o to też, żeby później do tych seniorów u nas miał kto grać, a nie wiem, bo to są nauczone te wszystkie zespoły niejedne, że no zawodnicy, że kasa, coś tam, wszystko się na pieniądzach, a ja będę chciał, żeby w drugą stronę, żeby to nie opierało się, tylko właśnie, żeby oni mieli gdzie przyjść i żeby było no fajnie. No. Panie prezesie, to była dzisiaj wielka przyjemność porozmawiać z panem. Dziękuję, gratuluję zwycięstwa i życzę powodzenia wszystkim grupom, nie ja tylko też, tej seniorce. Ja się cieszę, tak jest, ja się cieszę bardzo, bo to zwycięstwo dało nam, może nie to, że od razu jakieś będziemy o awanse walczyć, ale chodzi o to, że po zimie ta praca nasza może przynieść jeszcze lepsze efekty, bo chłopaki się będą bardziej motywować, tak? Że tu jest tam zawsze blisko do tego czubka, no to jest tak fajnie, nie? I bardzo, no to zwycięstwo moim zdaniem to wiadomo czego, ale wywalczone, wszyscy wiedzą, co tu się, jeszcze sobie zobaczą tutaj właśnie na kamerze, jak to każdy walczył, jakie błędy robił i co pokazał, ale mówię, tu serducho cała drużyna zostawiła, ja dziękuję bardzo za ten wywiad. Jeszcze raz gratuluję, wszystkiego dobrego. Dzięki.